Przepraszam, czy możemy chwilę porozmawiać? Jasne, tylko szybciutko, bo muszę biec do pani dyrektor. Chodzi o to, że mam takiego kolegę z naszej szkoły. On jest z bardzo biednej rodziny i myślę, że potrzebuje pomocy. Jakiego rodzaju? Najbardziej przydałyby się pieniądze. Myślałam o tym, żeby zrobić zbiórkę w szkole. A rozmawiałaś z nim o tym? On mówi o twoich planach? No jeszcze nie. Chciałam najpierw zapytać panią o zdanie, czy coś takiego jest w ogóle możliwe. Czy potrzebuje jakiegoś pozwolenia? Czy po prostu mogę na lekcji wychowawczej powiedzieć wszystkim co i jak i zacząć zbierać pieniądze? Iza, wiem, że masz dobre chęci. Ale czy myślałaś o tym, jak poczułby się ten twój kolega, gdyby dowiedział się o takiej zbiórce? Przecież bym mu nic nie powiedziała. Zresztą nikomu bym nie powiedziała, że te pieniądze są dla niego. Chcesz zrobić zbiórkę i nie powiedzieć ludziom, co zbierasz. Obawiam się, że to się nie uda. Poza tym istnieje ryzyko, że uczniowie i tak się dowiedzą. I twój kolega poczuje się niekomfortowo. Ludzie często wstydzą się biedy i za wszelką cenę próbują ją ukryć. No wiem. No więc ten twój znajomy na pewno nie chciałby, żeby wytykali go w szkole z tego powodu, że nie ma pieniędzy. Swoją zbiórką mogłabyś zrobić mu bardzo dużą krzywdę.